Replika Syreny Sport, auta zaprojektowanego w latach 50., który nigdy nie trafił do seryjnej produkcji, była największą atrakcją z lotu zabytkowych samochodów w Gdańsku. W niedzielę posiadacze aut, które na ulicach polskich miast są raczej wyjątkiem niż regułą, prezentowali swoje samochody. Można je było zobaczyć od środka i zasiąść za kierownicą takiego pojazdu. Konstruktor repliki zabytkowej Syreny Sport opisywał historię modelu swojego auta, które udało mu się zrekonstruować. Pierwszy samochód, prototyp, wyjechał na ulicę Warszawy. Budzi wielkie emocje w naszym społeczeństwie, no i urósł do rangi legendy. Pierwowzór tego został zniszczony w latach 70. Pan Mirosław odwiedza ze swoim samochodem różnego rodzaju targi, gdzie budzi podziw i zainteresowanie. Jego pomysł jest unikatowym w skali naszego kraju. Póki co konstruktor swoim autem przejechał od maja ponad 100 km. Byłem w Rzeszowie nawet na rajdzie górskim pojazdów zabytkowych. Przejechałem trasę. Najszybciej jak jechałem to na razie 120 km na godzinę. Silnik chciałby więcej. Skrzynia biegów nie pozwala. Na pokazie w Gdańsku zaprezentowano łącznie 65 zabytkowych pojazdów. Wśród aut, poza wspomnianą Syreną, fani motoryzacji mogli obejrzeć zastawy 1100 oraz Rolls-Royce'a Silver Shadow.